tematem, który należy poruszyć i to głośno, jest sprawa istnienia Świętej Inkwizycji. U nas, jak już powiedziałem to wielokrotnie, edukacja jest prowadzona przez City of London Corporation, które opracowuje, wymyśla i tworzy różne dziwne opowieści na temat właśnie istnienia tej instytucji, jaką była Święta Inkwizycja. A musimy przyznać bezstronnie, że gdyby nie było Świętej Inkwizycji, to nie mielibyśmy wymiaru sprawiedliwości w takim obrazie, jak on dzisiaj istnieje. U nas by istniał jeszcze wciąż system więziennictwa i system sprawiedliwości, taki jaki jest w Turejszczyźnie czy w Azji generalnie, gdzie prawo władcy jest prawem świętym i nie ma od niego odwołania. To władca decyduje, kogo ściąć, kogo rozerwać końmi, a kogo wypuścić. Proszę wziąć pod uwagę, że palenie na stosie czarownic w krajach protestanckich, czyli tych opartych na cywilizacji bizantyjskiej w wydaniu pruskim, zatwierdzał sam król, czyli cesarz. Ostatnią czarownicę, w cudzysłowie, spalono po ponad 3-letnim przetrzymywaniu jej w więzieniu, zgwałceniu wielokrotnym, urodzeniu dwójki czy trójki dzieci, i to zatwierdziły elity państwa pruskiego. W Polsce nigdy do takich rzeczy nie dochodziło, a jeżeli nawet gdzieś tam na wsi spalono, to robił to zwykły motłoch z podburzenia kogoś bardziej obrotnego. Procesy czarownic generalnie były w państwie, w sekcie pruskiej. To protestanci mordowali w ten sposób swoich przeciwników. Jednym z największych morderców był król Anglii Henryk VIII, który, jak mu się nie podobało branie kolejnych kobiet za żony do łóżka, to przeszedł na tak zwany anglikanizm, czyli założył własną sektę i wymordował w ciągu 10 lat 78 tysięcy katolików, przejmując ich majątki. To samo zrobiła później jego wielce chwalebna córeczka Elżbieta, która wymordowała kolejne 10 tysięcy ludzi w bardzo krótkim okresie. Całość sprowadzała się do zawsze tego samego – przejęcia majątków. Na czym polega problem? Otóż zdarza się na Ziemi, że występują okresy dobrej prosperity, dużych plonów i małych plonów. Jak są duże plony, to wszystko w porządku, wszyscy są zadowoleni i syci. Natomiast jeżeli jest powódź, jakaś susza czy zima ostra i plony są małe, to występuje głód, a z głodem choroby i epidemie. Otóż zakony, które stworzył Kościół katolicki, miały obowiązek rozdawania żywności w czasie takich klęsk. To było dość częste, dlatego że kultura rolna była stosunkowo na niskim poziomie. Proszę pamiętać, że do Polski dopiero około XI-XII wieku, jak przyszli zakonnicy, to zaczęto tworzyć stawy rybne, zaczęto uprawiać trójpolówkę. Przedtem wypalano jakiś tam kawał lasu, sadzono coś, jak wyrosło to dobrze, jak nie, to nie. Na przykład Lituwa była takim krajem, że jak pisze ksiądz Pio w swojej kronice, jeszcze w XVI wieku musieli udawać się całymi wioskami do krzyżaków, no bo jak przyszła ostra zima, a nie zgromadzili sobie dostatecznych zapasów żywności, to po prostu umierali z głodu i stąd przechodzili do państwa krzyżackiego. Polscy historycy i kronikarze podają wprost, że poziom cywilizacyjny w Litwie był taki, że jak się chciało mieć kobietę, wszystko jedno, do sprzątania czy do łóżka, to się szło jeszcze w XVII wieku, na targi się kupowało. Taki był tam poziom. Dopiero wprowadzenie instytucji kościelnych i prawodawstwa, które te instytucje opracowały, doprowadziły do
poprawy cywilizacyjnej. Dlatego tak dużo ludów wschodnich przechodziło na katolicyzm. Podam tylko kilka takich podstawowych problemów. Inkwizycja nigdy nie zajmowała się tak zwanymi prostymi sprawami typu mordy, kradzieże i tak dalej. To zawsze należało do władzy świeckiej i jedyne, co zwalczała, to tak zwane wywrotowe idee. Niestety tych idei mieliśmy bardzo dużo, jak chociażby kogo uznajemy za niewolnika, a kogo nie. Dlaczego protestanci wprowadzili z powrotem niewolnictwo do Europy? To były właśnie tematy, którymi zajmowała się inkwizycja. Inkwizycja opracowała tak zwane prawo łaski, czy okres łaski. Czyli był to czas około tygodnia, dwóch, trzech tygodni, miesiąca, w zależności od regionu, w którym dany delikwent oskarżony czy o jakieś łamanie teorii katolickich, jeżeli się przyznał do tego i wyjaśnił, na czym to polegało, uzyskiwał prawo łaski i był skazany tylko na takie kary, jak na przykład odmawianie zdrowaśki czy tam różańca przez 3 czy 4 miesiące po wyroku. Nigdy nie było kar cielesnych, bo przestępstwo było duchowe, w związku z tym duchowo było karane. Proszę pamiętać, że istniała jeszcze w XVII wieku u nas także infamia. Opisuje to Sienkiewicz. Kmicic za zbrodnię został przeklęty i musiał uciekać swojego rejonu. Nikt takiemu osobnikowi ręki nie podał, do kościoła nie mógł wejść, nie mógł przy jednym stole siedzieć. To wystarczyło, żeby utrzymać masy w jakimś tam ładzie moralnym. Dopiero obecnie, jak skasowano większość kar, a przetrzymuje się ludzi właśnie za to, co teoretycznie jest dozwolone, na przykład polska konstytucja mówi wyraźnie, że zapewnia wolność słowa. No to jak to się dzieje, że ludzie, którzy mają odmienne zdanie na jakiś tam pogląd, są zamykani? Konkretnym takim przykładem była sprawa przed paru tygodni, kiedy w czasie wyborów w Gdańsku zamknięto jednego z członków komisji wyborczej tylko dlatego, że za bardzo pyskował. Przetrzymywano go nie w więzieniu, bo tam wolno tylko przez 24 godziny, potem musi być wyrok sądowy, ale w szpitalu psychiatrycznym. Przetrzymywano go przez 2 tygodnie, dostawał jakieś leki, testowano na nim te leki, a żaden sąd nie zwolnił go z pobytu w tym szpitalu. I to trwało 2 tygodnie, a przecież w takiej sytuacji prokurator krajowy powinien interweniować w ciągu 24 godzin, bo dany osobnik był niesłusznie zatrzymany. To, że on miał inne poglądy na jakąś tam sprawę, to nie ma nic wspólnego z przestępstwem zatrzymywania czy uznania go za wariata. Także widzimy wyraźnie, że prawa opracowane przez inkwizycję były lepsze niż dzisiaj stosowane. Inkwizycja wprowadziła właśnie obrońcę do sądu i możliwość odwoływania się do instancji wyższych. Dawniej była jeden sąd, jeden wyrok. Dzisiaj praktycznie to samo jest. Proszę zobaczyć, że obrońcę z urzędu można otrzymać, ale już zmiany dokonać sędziego nie można. Znaczy można, jeżeli to jest tam rodzinne jakieś powiązania, ale w innym przypadku nie można. A dawniej wystarczyło powiedzieć, że ten sędzia będzie nieobiektywny z jakiegoś tam powodu i to było uznawane. Ławę przysięgłych wymyśliła inkwizycja. Każdego członka ławy przysięgłych można było odwołać, nie podając nawet powodu tego odwołania. Dzisiaj, 80 lat po 1945 roku, nadal nie ma w Polsce ławy przysięgłych, a ławnicy są normalnymi pracownikami sądu, więc to jest fikcja literacka mówienia, że w Polsce jest ławnik, czyli czynnik społeczny. Karanie.
Badania przeprowadzone za czasów Jana Pawła II wykazały, że w ciągu 1000 lat istnienia inkwizycji skazano około 28 tysięcy ludzi na śmierć. Otóż jest tu pewien problem, bo 28 tysięcy przez 1000 lat to wychodzi, że 28 osób było skazywanych rocznie na całym świecie, czyli i w Europie, i w Ameryce. No to jeżeli w Europie jest 28-50 państw, to w każdym państwie taki wyrok był raz na 10 czy 20 lat. No to w czasie seksu umiera około 200 osób w Polsce i nikt z tego powodu nie robi problemu. Czyli innymi słowy, mówienie, że inkwizycja mordowała i torturowała, jest fikcją literacką. To stworzyli pisarze na polecenie City. Żaden sąd kościelny nie miał prawa krwi, czyli nie wolno było stosować żadnych tortur fizycznych. Nie można było nikogo ranić, te wszystkie stoły madejowe i tak dalej, to powstawało u protestantów. Kary kanoniczne to były takie, jak pokuta tam do jakiegoś miejsca, na przykład cesarz niemiecki musiał iść do Canossy z workiem pokutnym na szyi. Ktoś inny musiał tam odmawiać ileś tam różańców, czy nam mszę dać, czy wybudować kościół, czy krzyż na drodze rozstajnej. W większości przypadków zresztą kary, tak zwane spalenia na stosie, musiały być zatwierdzone przez wojewodę, czy tak zwanego urzędnika państwowego i najczęściej odbywały się w ten sposób, że palono tylko ubranie jego albo jego książki w późniejszym okresie. Ten słynny proces templariuszy, gdzie spalono rzekomo Demoleja, nie znajduje potwierdzenia w ówczesnych pismach. Jeżeli to był taki proces, jak to pokazują obecnie na filmach, to liczne dwory powinny posiadać listy czy pisma swoich agentów czy ambasadorów, że coś takiego miało miejsce. To mówię o roku 1313. A takich pism nie znajdujemy. To raz. Dwa. Jeżeli takie wydarzenie, gdzie ambasador na przykład Hiszpanii opisuje do swojego króla, jak ubrane były poszczególne dwórki, jakie miały buciki, jakiego koloru suknie i tak dalej, a nie pisze o takim wydarzeniu jak spalenie jednego z największych dowódców w tym czasie, no to budzi zdziwienie. Poza tym, to był okres niewoli awiońskiej, czyli praktycznie papież, będąc w niewoli króla Francji, wykonywał jego polecenia. Co to jest herezja? No to jest jakieś odstępstwo od ogólnych zasad. Proszę, uznawanych przez Kościół. Otóż proszę zauważyć, że to wszystko, co nam się wmawia o herezji, to jest bzdura. Na przykład twierdzenie, że Galileusza spalono na stosie. Po pierwsze, nic takiego nie miało miejsca. Galileusz cały czas otrzymywał stypendium od papieża i to bardzo wysokie. Mieszkał w klasztorze, spłodził kilka dzieciaków, które były utrzymywane przez Kościół, a on się tym w ogóle nie zajmował. I o tym się nie mówi. Natomiast podaje się, że rzekomo za wiarę czy przyjęcie teorii kopernikowskiej. Kompletna bzdura. Przypomnę także, że teoria kopernikowska została ujawniona dopiero ponad 200 lat później. Czyli to była tylko teoria i Kościół na to pozwalał. A proszę zauważyć, jak jest dzisiaj. Jeżeli obowiązująca poprawność polityczna mówi, że wszystkich trzeba szczepić, a ktoś wystąpi przeciwko tej teorii, to zaraz jest karany karami sądowymi. Tego nie było dawniej. Czyli i w tym zakresie inkwizycja była dużo lepsza, bo ona się zajmowała teoriami, niż dzisiejsze sądy, które sprowadzają wszystko do materialnych czynników. Czy możliwość było uniknięcia kary? Oczywiście, że tak. Jeżeli dany delikwent przyznał się, że
coś tam skłamał, coś tam sknocił i w tym momencie karę zawieszano, czyli nie wykonywano. A dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj każde oszustwo naukowe, które wprowadzają, kończy się właściwie niczym, za wyjątkiem tego, że pieniądze podatnika zostały skierowane do prywatnych kieszeni jakichś tam obiboków czy laserów. Jako czynnik wskazujący, że inkwizycja była czymś wyjątkowo haniebnym, podaje się tak zwane podręczniki łowców czarownic. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa czytał taki podręcznik, ale to jest tak napisane, że właściwie nigdy nie można żadnej czarownicy znaleźć. Bo tam jedna kartka przeczy drugiej kartki C. Czyli jeżeli coś się znajduje, że to jest to, to wskazuje na czarownicę, to po drugiej stronie jest zupełnie coś przeciwnego. Udowodnienie tego jakiejś kobiecie, a proszę pamiętać, że każda miała prawo do adwokata, którego albo sama wybrała, albo musiał być przyznany jej przez inkwizycję, było praktycznie niemożliwe. Czyli specjalnie wiedziano, napisano, bo wiedziano już wówczas, że są ludzie, którzy mogą wykorzystywać przepisy prawne dla swoich celów. My to dzisiaj obserwujemy wielokrotnie, bo chociażby w takim prostym zakresie, że większość decyzji odmownych wydawanych przez urzędy szczebla administracji wojewódzkiej czy powiatowej jest uchylana przez sądy. Podobno aż 80% tych decyzji jest wydawanych niezgodnie z prawem. No tego dawniej nie było. Żadne zeznania wymuszone torturami nie były możliwe do zaakceptowania. Mało tego, każdy poszkodowany miał prawo odwołać przy Trybunale wszystko, co powiedział. Jeżeli poskarżył się, pokazał dowody, że był torturowany, to cały proces ulegał likwidacji. Proszę zauważyć także, że Kopernik nigdy nie był poddawany żadnej inkwizycji, mimo że ogłosił i swoje badania wygłaszał jako sprzeczne z ówcześnie panującym poglądami. Nikogo to nie interesowało. To była teoria, która w tym czasie dopiero zdobywała rację bytu i wszyscy spokojnie pozwalali na rozwój nauki. Najważniejsze osiągnięcia naukowe były wykonywane w instytucjach kościelnych. Większość ówczesnych naukowców to byli księża. Rzadko który cywil chciał się bawić w naukę, bo to kosztowało, to wymagało zachodu, no i niestety wymagało czasu. Jeżeli ktoś musiał pracować, interesowały go sprawy doczesne i tak dalej, no to oczywistym jest, że nie mógł siedzieć i czytać książek, bo tego się nie da pogodzić. Wyłanianie ławy przysięgłych czy obrońców było bardzo uciążliwe dla danego delikwenta, bo jeżeli takiego kogoś chciano powołać do ławy przysięgłych albo na obrońcę, to musiał się wykazać nieskazitelną postawą moralną, czyli musiał się poddać tak zwanemu publicznemu praniu. A to jest zawsze uciążliwe, bo trudno o wszystkim mówić publicznie, a tutaj musiał odpowiadać na pytania. To jest coś takiego, co teraz zastosowano przy przesłuchaniach Komisji Senackiej w Stanach Zjednoczonych. W Polsce tego nie ma. Proszę zauważyć, że większość tych rzekomych świadków zasłania się brakiem pamięci. No jeżeli mają taki brak pamięci, to powinni być natychmiast zwolnieni z zajmowanych stanowisk. No bo jeżeli on nie pamięta, co on zrobił rok, czy dwa, czy pięć temu, no to jak on może podejmować decyzje w imieniu państwa? A u nas uchodzi to wszystkim na sucho. Mogą spokojnie udawać, że nic nie pamiętają i następnego dnia robić to samo i są rozgrzeszani. Takich numerów w inkwizycji nie można było odstawiać. Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że inkwizycji przypisuje się całą masę rzeczy, których nigdy ona nie robiła. Na przykład śmierć Joanny d'Arc,
nie była związana z inkwizycją. To była brudna robota lokalnych władz, które w ten sposób chciały osiągnąć wymierne korzyści. Obecnie o wiele więcej osób się torturuje, morduje w imieniu jakiejś tam idei. Chociażby zamordowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi na Filipinach tylko dlatego, że byli katolikami. Nie słyszałem, żeby ONZ jakiekolwiek sankcje przeciwko rządowi Filipin wystosował. W Afryce cały czas się morduje ludzi, ale jednocześnie sprzedaje im się broń. Jeżeli dawniej posługiwali się tylko maczetami czy pałkami, no to tam jedna, dwie osoby zginęły. A teraz daje im się karabiny maszynowe, żeby masowe mordy następowały. I znowuż nie ma żadnych światowego sprzeciwu przeciwko takiemu postępowaniu. Czyli możemy stwierdzić bez cienia wątpliwości, że system prawny stosowany przez inkwizycję, który rozwijał się w kolejnych wiekach, był o wiele lepszym systemem niż dzisiejsze dyrdymały opowiadane przez sędziów. Proszę Państwa, Kościół cały czas od chwili swojego powstania pełnił rolę charytatywną. Stąd taka liczba zakonów. Krasicki usiłował to wymazać, ale proszę nie zapominać, że ten pan jako pierwszy pisał do króla pruskiego błagalne listy, żeby księstwo warmińskie zostało włączone do Prus. O tym się nie mówi. Część biskupów będących na usługach City of London Corporation, na przykład biskup Nasalski, została w czasie insurekcji kościuszkowskiej powieszona. I to jest fakt, ale to byli agenci. Dekomunizacji i deubekizacji po 90 roku w Kościele nie przeprowadzono. Zresztą podobnie jak w sądownictwie. Pomimo tego Kościół nadal jest największą instytucją charytatywną. I podam parę tylko danych. Na przykład Kościół prowadzi 835 instytucji charytatywnych, a mamy 20 województw. Proszę sobie podzielić, ile w każdym województwie działa. Opiekuje się i tworzy odpowiednie placówki dla 1372 takie placówki. 897 placówek dla bezdomnych. 861 pomocy doraźnej. 457 banków żywnościowych prowadzi. 404 służące osobom starszym. Pomoc od uzależnień prowadzone 146 dzieła. Pomoc dla dzieci prowadzi 378 świetlic socjalnych, 257 ośrodków kolonijnych, 92 domy życia, 97 okien życia, 65 funduszy stypendialnych. Wyspecjalizowane usługi medyczne. Kościół prowadzi 122 stacje opieki, 63 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 61 hospicjów domowych, 40 hospicjów stałych, 62 punkty konsultacji z problemami alkoholowymi. Jako że jako pierwszy w Polsce wprowadziliśmy nasza organizacja, to znaczy Franciszkański Ruch Ekologiczny, bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w roku 1994, dzięki pomocy Urzędu Ówczesnego Wojewódzkiego za czasów pana wojewody Płażyńskiego. Zresztą zaraz jak odszedł z Gdańska, to pomoc ustała. Otóż takich wypożyczalni przyjętych przez Kościół jest już 116 w całej Polsce. 108 warsztatów terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, gabinety rehabilitacyjne, pomoc osobom bezdomnym, 302 punkty, 286 punktów wydawania odzieży, 121 mieszkań ochronnych. Także to tylko część informacji z raportu oficjalnego, który został wydany w 2015 roku i można go znaleźć
na stronie internetowej blogu Deus Ex Libris. Proponuję zapoznanie się z tymi danymi. Przedtem nim się otworzy usta w mówieniu na temat Kościoła. Przedtem nim ktokolwiek zacznie cokolwiek mówić na temat inkwizycji, proponuję, żeby zapoznał się chociaż z tymi kilkoma książeczkami. To jest hrabiego Tyszkiewicza, bardzo istotna pozycja. Książka Romana Konika w obronie inkwizycji i najważniejsza, ludobójstwo francusko-francuskie, czyli wojna Wandei, czyli co robiły masy podpuszczonych, nazwijmy to żebraków, przyprowadzonych z Belgii do Francji z ludnością francuską. Jak to wieszano kobiety po zgwałceniu za nogi na drzewach, rozpruwano im brzuchy i dziecko wyrzucano na zewnątrz. Obcinano piersi. To wszystko robiła rewolucja zwana francuską, opłacana przez City of London Corporation. I dlaczego o tym nie ma w podręcznikach edukacyjnych dla młodzieży, przynajmniej szkół licealnych czy wyższych studiów? Dlaczego wciąż się opowiada bzdury o rewolucji francuskiej, skoro wiadomo, że na przykład ten genialny Napoleon stracił 1/3 armii, idąc na Moskwę, tylko z własnej głupoty? Na przykład, jak opisuje to jego adiutant, szef ochrony osobistej, 1/3 koni okulała i wozy po prostu musiały stanąć, ponieważ wybrał model wozów fryzyjskich, ciężkich, których tylko po drogach bitych chodziły, a wiadomo, że w naszych terenach dróg bitych nie było. W związku z tym wozy te zapadały się w piasku, a jak przyszły jesienne roztopy i błota, to w błocie i praktycznie trzeba było zrzucać cały towar ziemi. Ilość wojsk, która uszkodziła sobie nogi w trakcie marszu, przekraczała 20% w ciągu pierwszego miesiąca, kiedy jeszcze żadnej bitwy nie stoczono. Napoleon sprzedał 13 stanów Ameryki Północnej, City, za 25 milionów dolarów, o czym w Polsce się w ogóle nie mówi. To jest cały środek od Mississippi aż do Kanady, do Quebecu, stracąc to wszystko, co wiek wcześniej Francuzi zdobywali. Efekt tego był taki, że po prostu skończyły się dochody francuskie, a przejęli je Anglicy. I o tym się w ogóle w Polsce nie mówi. Te 11 kolumn diabelskich, które szły na Wandeę, dokonały dzieła, którego nie powstydziłby się ani Hitler, ani Stalin. Na przykład generał Hoche 12 lutego 1796 roku pisze do ministra spraw wewnętrznych, że w Wandei zginęło 600 tysięcy Francuzów. Biorąc pod uwagę dzisiejszą gęstość zaludnienia, to świadczyłoby, że Francuzi wymordowali ponad 8 do 10 milionów swoich obywateli. No co to jest te kilka milionów, które Stalin uśmiercił? Jak się zachowywali urzędnicy rządu francuskiego ówczesnego, czyli dyrektoriatu, w stosunku do zatrzymanych ludzi? Tutaj przypadek dokumentów z 19 marca 1793 roku w miejscowości La Rochelle. Komisarz dystryktu, niejaki Crassus, wydał rozkaz, żeby wypuścić z więzienia 4 księży i podburzyć tłum, który rzucił się na nich. Mężczyźni ze zdwojoną siłą biją ich kijami. Kobiety walą ich głowami o posadzki. Ktoś zabawia się, podsuwając pod twarz kobiet rozrywane, ociekające krwią ucho. Jakiś marynarz rozpruwa brzytwą brzuch ofiary. Jakaś kobieta wrzeszczy. To lepsze niż święcona woda. Tłum wlecze potem zwłoki, stale okładając je kijami. Niejaki Lionet ze śmiechem potrząsa kawałem ludzkiego ciała i krucyfiksem. Wszystkim księżom obcięto głowy, które nasadzono na widły, obnosząc po mieście. Tej śmierci nadano nieprawdopodobne znaczenie.
księża ofiarami wzburzonego ludu. Następnego dnia, 22 marca, inni duchowi ponieśli śmierć w ten sam sposób. Ich zwłoki świartowano, a mordercy spierali się. Ty masz większy kawałek niż ja. No proszę to porównać z procesami inkwizycji. I państwo zrozumiecie, dlaczego w Paryżu nadal pali się kościoły. Inny raport przesłany dyrektoratowi. Cały region uległ dewastacji. W pożarze spłonęły wioski, budynki gospodarcze, narzędzia rolnicze. W toku walki zginęła olbrzymia część inwentarza żywego i 1/3 ludności. Przepadły winnice na zboczach Sever, na wysokim brzegu Loary. Od lat nieuprawiane i porosły młodniakami z braku rąk do polewania. Pola przez 3 lata pozbawione rolniczej troski są albo nieuprawiane, albo bardzo porośnięte. Rolnicy z tego departamentu zmuszeni kupować na rynkach w Nantes twory pierwszej potrzeby. Pocieszają się, że w swym ubóstwie tylko odległą nadzieją, że otrzymają kiedyś odszkodowania. Piekielne kolumny niszczą wszystko. Spaliły wszystkie mieściny i chaty, pozabijali resztę rolników, podpalili w spichlerzach i na polach zboże i siano, pozabijali lub zgarnęli niezliczone owce, barany i woły. Uprowadzili lub pozabijali wszystkie konie i muły, płomienie strawiły wełnę, len, konopie i wszystkie nieruchomości. Proszę państwa, czym to się różni od tych band bolszewickich? A to było 100 ponad lat wcześniej. I pytanie moje proste dla Ministerstwa Oświaty. Dlaczego o tym się nie uczy w szkołach?